Miasto z wieżą ratuszową wyższą niż ta we Wrocławiu, słynące z największego kamieniołomu w Europie i bogate w zabytki architektury romańskiej. To Strzelin. Będące częścią aglomeracji wrocławskiej miasto, po latach ciężkiej pracy wielu ludzi odzyskuje blask i staje się popularnym kierunkiem turystycznym. Nasz spacer po Strzelinie rozpoczynamy od położonego koło dworca kolejowego skweru, na którym znajduje się 9 brył skalnych. Z ustawionych tablic dowiemy się więcej na temat granitu, z którego słynie miasto, bowiem znajduje się tutaj największy tego typu kamieniołom w Europie. W parku można zagrać w grę edukacyjną Znajdź granit strzeliński. Idąc do centrum miasta, przechodzimy obok pomnika szeregowego legionisty Armii Piłsudskiego, który pojawił się tutaj niedawno na stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Dalej zobaczymy pochodzącą z drugiej połowy XIX wieku willę strzelińskiego lekarza Augusta Pietruli. Ten neogotycki budynek z cegły klinkierowej przypomina mały zamek. Zaraz wrócimy do filmu, ale najpierw zaobserwuj nasz kanał, daj łapkę w górę i zostaw komentarz pod filmem. W ten sposób pomożesz nam dotrzeć z nim do szerszej widowni. Dziękujemy. Na rynek wchodzimy przez ulicę Książąt Brzeskich. W jego rogu znajduje się jedyna zachowana pamiątka po piastach w Strzelinie, bogato zdobiony renesansowy dom Książąt Brzeskich. Według niektórych źródeł w 1815 roku w tym miejscu mieli się spotkać car Aleksander I i król pruski Fryderyk Wilhelm III. Wcześniej w mieście istniał książęcy zamek, ale nie został po nim ślad. Za dworkiem znajduje się kościół Podwyższenia Krzyża Świętego, który powstał w XV wieku i do dziś nosi cechy pierwotnej gotyckiej formy. Początkowo należał do sióstr klarysek, następnie do braci augustynian, którzy zajmowali go od 1810 roku. Podczas II wojny światowej został częściowo wysadzony. Przy kościele zobaczymy mały ogród z kalwarią strzelińską. Znajdziemy w nim wiele form kamiennych, m.in. zabytkowy pręgierz z 10 przekazaniami, figurę Chrystusa na kolumnie i pomnik papieża Polaka Jana Pawła II. Wchodząc na rynek, staniemy się świadkami zbrodni II wojny światowej, jaką dokonano na miejskiej zabudowie. Niegdyś piękny rynek został praktycznie zrównany z ziemią. Na środku rynku zauważymy samotną wieżę ratuszową, która została odbudowana zaledwie kilka lat temu. Losy ratusza również nie były szczęśliwe. W XVII i XVIII wieku trawiły go pożary, a po odbudowie już na początku XIX wieku w wieżę trafił piorun, wymuszając rozbiórkę budynku. Wieżę wysadzono pod koniec II wojny światowej na polecenie ostatniego niemieckiego burmistrza, a w 2011 roku zakończono odbudowę obecnej według renesansowego pierwowzoru. Z tarasu widokowego można podziwiać panoramy miasta, ziemi strzelińskiej, wzgórz niemczańsko-strzelińskich oraz równiny wrocławskiej. Na jednej z kondygnacji prezentowana jest kolekcja minerałów pochodzących głównie z ziemi strzelińskiej i okolic. Inna wystawa dotyczy przedwojennego Strzelina i regionu. W starej części wieży znajdował się loch głodowy, a na ścianach odkryto napisy i rysunki wykonane przez osadzonych tam skazańców. Pod wieżą znajdziemy granitowy stół sędziowski pochodzący z okresu średniowiecza, przy którym w obecności miejscowej ludności prowadzono rozprawy i ogłaszano wyroki. Z drugiej strony wieży znajduje się umieszczona na szczycie fontanny rzeźba łucznika. Pierwotna rzeźba zaginęła w niewyjaśnionych okolicznościach, a obecna jest rekonstrukcją z 2000 roku. W północno-zachodnim narożniku zobaczymy stary budynek, w którym niegdyś mieściło się więzienie, dziś dom mieszkalny. Udając się dalej na zachód, obejrzymy pochodzący z końca XIX wieku budynek poczty. Skręcamy na wschód, gdzie zobaczymy pochodzącą z XII wieku romańską rotundę świętego Gotarda. Wybudowana z łamanego granitu, posiada cechy gotyckie. Od strony południowej do rotundy prowadzi romański portal, a epitafia wmurowane w ściany świątyni pochodzą z XVIII wieku.
Dalej przejdziemy koło zabudowy dawnego browaru. Znajduje się tutaj kilka budynków, które nieśmiało zdradzają swoją historyczną funkcję. Do kompleksu przylega ukryta wśród zgliszczy stara baszta prochowa. Niegdyś fortyfikacje miasta liczyły 10 takich wież. Na skrzyżowaniu Brzegowej i Kopernika znajduje się budynek przypominający fort. To zbudowany w stylu neogotyku angielskiego dawny młyn, przy którym przepływa młynówka. Przy ulicy Staromiejskiej zobaczymy niewielki kościół Matki Chrystusa i świętego Jana Ewangelisty, który prawdopodobnie pochodzi z początku XII wieku. Podróż po Strzelinie kończymy na niewielkim wzgórzu, gdzie według podań bierze początek miasto Strzelin. Zgodnie z legendą, żona Bolka I wystrzeliła stąd strzałę, która opadła w centrum dzisiejszego rynku. Wzgórze Maryjne, inaczej zwane Górą Parkową, jest początkiem grzbietu wzgórz strzelińskich oraz trasy na Gromnik. Strzelin to niewątpliwie miejsce warte zobaczenia. Miasto położone wśród wzgórz jest idealnym miejscem do spacerów. Świadczy o tym spora ilość szlaków turystycznych i rekreacyjnych ścieżek rowerowych. Zainstaluj oficjalną aplikację miasta Strzelin Mierzy Wysoko, dzięki której będziesz na bieżąco z wydarzeniami i aktualnościami z regionu. Poznasz m.in. turystyczne szlaki i miejsca warte zobaczenia. Polecamy! Zasubskrybujcie kanał, włączcie dzwonek, aby nie przegapić żadnego nowego filmu. Do zobaczenia!